Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 8 w wersetach od 40 do 48? Gdy Jezus wrócił, lud go przyjął, bo wszyscy go oczekiwali. Oto przyszedł mężczyzna o imieniu Jair. Był on przełożonym synagogi. Padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, bo miał jedyną córkę, mającą około 12 lat, a ta umierała. Gdy on szedł, naciskały na niego tłumy. Kobieta, mająca od 12 lat upływ krwi, całe swoje mienie wydała na lekarzy. Przez nikogo nie mogła być wyleczona. Podeszła z tyłu i dotknęła się skraju jego szaty. Natychmiast ustał jej upływ krwi. Jezus powiedział: kto mnie dotknął? Gdy wszyscy wypierali się, powiedział Piotr i ci, którzy byli z nim: mistrzu, tłumy cisną się i tłoczą, a ty mówisz, kto się mnie dotknął? Jezus powiedział: ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Widząc kobieta, że nie może się ukryć, przystąpiła z drżeniem i padła przed nim. Powiedziała mu przed całym ludem, dlaczego dotknęła się go i jak zaraz została uzdrowiona. On jej powiedział: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju. Gerazeńczycy bardzo obawiali się Pana Jezusa. Werset 37. Czy bali się, że jeżeli zostanie dłużej pośród nich, stracą coś więcej niż tylko świnie? Jakże smutne jest to, że wśród mieszkańców miasta panowało zgodne przekonanie, że należy odprawić Pana Jezusa. Tak więc Pan zawrócił na drugi brzeg, gdzie czekało już wielu ludzi. Jeden z nich miał szczególną potrzebę. Jego córka, jedynaczka, umierała. I mamy tutaj odnośnik do 7 rozdziału i 12 wersetu tej Ewangelii. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową, a wiele ludzi z tego miasta było z nią. I jeszcze do 9 rozdziału i 38 wersetu też tej Ewangelii. A oto mąż z tłumu krzyknął, mówiąc: nauczycielu, błagam cię, wejrzyj na syna mojego, na mojego jedynaka. Była to sprawa niecierpiąca zwłoki. Trzeba było się spieszyć. Ale Jair nie był z Jezusem sam. Tłum mocno napierał i nie pozwalał na szybkie posuwanie się do przodu. Jaką wielką próbą było to dla nieszczęśliwego ojca. Wśród tłumu była jeszcze jedna potrzebująca dusza. Nikodem przyszedł do Pana Jezusa pod osłoną nocy, a cierpiąca na krwotok niewiasta chciała zbliżyć się do Niego pod osłoną tłumu. Wiara uzdrowiła ją, ale Pan chciał, aby teraz wyznała wszystko przed ludem. Werset 46. I mamy tutaj odnośnik do listu do Rzymian, 10 rozdziału i 10 wersetu. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
Co za pocieszające słowa kieruje do niej Zbawiciel. Werset 48. Wielu ludzi chce doznać zbawiającej siły Pana, ale przychodzi do Niego bez wiary, bez odczuwania jakichkolwiek potrzeb, bez życzeń. Stają oni na drodze tym, którzy szczerze chcą przyjść do Pana. Ludzie podobnego usposobienia nie będą mogli nigdy wydać świadectwa, jakie mogła złożyć ta kobieta lub niewidomy od urodzenia. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Czytamy w Ewangelii według Jana w 9 rozdziale i 25 wersecie.